powikłania po operacji w Wałeckim Szpitalu. Tak twierdzi jeden z pacjentów, który miał tam zabieg prostowania przegrody nosowej. Placówka nie odniosła się do tych zarzutów. Patryk Sołowiej z Trzcianki 3 tygodnie temu zgłosił się do 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu na rutynowy zabieg. Chodziło o wyprostowanie przegrody nosowej. Po operacji zaczęły się jednak problemy. Mam nos opuchnięty, gorączkę, ledwo chodzę. Całe gardło mam, że muszę tylko papki jeść. Bo jak mówi Patryk Sołowiej, po zabiegu pojawiły się duże komplikacje. Na tyle duże, że nie może normalnie funkcjonować i musi codziennie jeździć na SOR w Trzciance po dawkę leków. Także w Trzciance niezadowolony pacjent miał otrzymać skierowanie na CITO na oddział otolaryngologiczny w związku z powikłaniami po operacji. Jednak jak mówi Patryk Sołowiej, w Wałczu został odprawiony z kwitkiem i oczerniony. Pan doktor powiedział tak w jednym sensie. My pana pierwszy raz tu widzimy na oczy. Ja pana nie operowałem. Aha, pani pielęgniarko, jeszcze zginęła nam pieczątka ze stolika u nich i pan sobie wydrukował wypis i pan sobie podbił pieczątkę. Czuję się, brzydko powiedząc, jak szmaciarz, upokorzony. Skontaktowaliśmy się ze 107 Szpitalem Wojskowym w Wałczu. Chcieliśmy uzyskać komentarz do zarzutów pacjenta. Zamiast tego otrzymaliśmy wiadomość, że wszelkie informacje o pacjencie są danymi wrażliwymi, więc szpital nie może ich udostępnić. Ponadto... Nie wpłynęła do nas żadna skarga od tego pacjenta. Nie bardzo wiemy w takim razie, czego się od nas oczekuje. Jak będziemy znać treść skargi, to się do niej odniesiemy. Patryk Sołowiej powiedział, że zgłosił już skargę na Wałecki Szpital do Rzecznika Praw Pacjenta.